Dzień dobry, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy na gali Veteran Fight Night. Jest ze mną Adrian Cios. Cześć. A, witam serdecznie. Cześć, Moniu. Cześć. Witam wszystkich. Hej. Powiedz mi, co tu robisz? Wiesz co, zostałem tutaj zaproszony już jakiś czas temu przez organizatorów, żeby poprowadzić na tej gali licytacje, konkursy, a później koncerty hip-hopowe, słuchaj. Tak więc mój debiut jako prowadzącego, no jestem. Stresujesz się? Wiesz co, jest lekki stresik, ponieważ jak to każda rzecz jakaś nowa stresuje człowieka, ale taka bardzo pozytywna, bardzo pozytywna, bardzo pozytywny stres. Czyli co, nie trzymać kciuków? Trzymać kciuki jak zawsze. Wiesz, że twoje liczą się podwójnie. Oczywiście, wiadomo. Powiedz mi, nie będziesz tu walczyć dziś? Nie, dzisiaj nie walczę. Dzisiaj jestem w roli bardziej kulturalnej. Tak jak widzisz, nawet koszulę ubrałem, co mi się rzadko zda. W ogóle powiedz mi, dobrze w tej koszuli wyglądam? Dobrze. Nie mogłem się kompletnie zdecydować. Więc ja dzisiaj grzecznie, kulturalnie, jako oglądający. Grzecznie, kulturalnie? To tak jak nie ty chyba. To znaczy, wiesz, powiem ci szczerze, że jest tam troszkę takich różnych napojów, które by mnie interesowały, aczkolwiek no, chcę dzisiaj delikatnie, stopniowo, wiesz, też prowadzę, więc nie chciałbym tam wydmuchać za dużo prowadząc. Mhm. Czyli zaczynasz, mówisz, z kulturą, a później może być różnie. Tak, no Monia, ja już przestałem się oszukiwać, nie będę oszukiwał ciebie, widzów, siebie. Ja jestem taki, że po prostu lubię się napić, lubię imprezować, tak więc pewnie będzie tak, że gdzieś tam będzie taki etap, że już będę chciał, mówię, dobra, tyle, grzecznie, miło było, teraz czas troszkę popłynąć. No jestem bardzo ciekawa, gdzie dopłyniesz, być może do oktagonu. Słuchaj, czas pokaże. Ja szczerze powiem, sam sobie nie ufam i sam chyba się nie znam do końca, tak więc może być różnie. Jeżeli chodzi o koszulę, powracając do twoich słów, mówiłeś, że jesteś elegancko, kulturalnie w koszuli. Ja chyba wiem, skąd ten pomysł na koszulę. Powiedzieć widzom? Nie, nie powiem. Ja wszystko wiem. O Jezu, nie no, możemy powiedzieć. W sumie to była mega śmieszna sytuacja. Nie, po prostu szliśmy do miejsca, gdzie należało włożyć, gdzie Adrian musiał włożyć koszulę. No i tak było, że spędziliśmy trochę czasu jeżdżąc, szukając koszuli, prawda? Tak, niestety nie wpuścili mnie w mojej klasycznej, gdzie mam zawsze czarną koszulkę z długim rękawem, dziurawe spodnie, nawet dzięki, w ogóle pozdrawiam Amadeusza Ferrari, który mi pożyczył koszulę w ostatniej chwili, ale i tak mimo to nie wpuścili nas, bo była taka jakaś nieodpowiednia. Tak więc nam się nie udało, ale musimy to nadrobić, tak więc już cię zaprosiłem na kolację, na obiad, tak więc w przyszłym tygodniu na pewno się widzimy. I tym razem, no jak nie, muszą. I tym razem będę miał elegancką koszulę i nawet różową. Powiedziałem sobie, ubiorę się jak Landrynka. Czyli spodziewam się cię na kolacji, na którą mnie zaprosiłeś. Będziesz w różowej koszuli. Tak, żeby troszkę ocieplać mój wizerunek, zabieram się na kolację w różowej koszuli. Kolację, obiad. Mówiłeś, że nauczysz mnie tańczyć i pijemy driny, tak więc nie ma innej możliwości. Nie wiem, czy będę pić driny. Zobaczymy, zobaczymy. Ostatnio też tak mówiłaś, że nie wiem, czy będę pić driny, nie wiem, czy będę pić driny, może prosecco, a whisky żeśmy... Jedną szklaneczkę, ale nikt nic nie wie, nikt nic nie słyszy. Mogę obiecać, że nałożę różową sukienkę, o tak. Świetnie, będziemy najpiękniejsi, jak zawsze w sumie będzie najpiękniejsi w całej restauracji. Powiedz mi, jeżeli wracając do Veteran Fight Night, jakie walki cię interesują? Wiesz co, że ci powiem, przejrzałem sobie gdzieś tam zawodników, którzy tutaj będą walczyć. Walki są naprawdę fajne. Powiem szczerze, że jestem bardzo ciekawy, w ogóle lubię tego typu wydarzenia. Czy jestem w oktagonie, czy nie jestem, dam sobie emocje. Ja w ogóle kocham adrenalinę, karmię się adrenaliną i głupimi pomysłami. Tak więc taka gala charytatywna jest ekstra miejscem. No i dodatkowo walczy mój przyjaciel, Alan Kwieciński, więc jak mogłoby mnie zabraknąć, jak mógłbym nie zobaczyć tej emocjonującej walki? Czy coś się zmieniło od tego czasu, od ostatniej naszej rozmowy? Zaprzyjaźniłeś się z Alanem? Wiesz co, powiem ci szczerze tak, jeżeli chodzi o Alana Kwiecińskiego, bardzo dobrze każdy zna moje zdanie. Popłynąłem sobie, przegiąłem, gdzieś tam ledwo się chwiałem, on zachował się bardzo nieelegancko, przy tym się trzymam i mam nadzieję, że w końcu spotkamy się w oktagonie, bo nie będę ukrywał. Ja nie jestem dzieckiem, mi się już nie opłaca biegać za kimś, szukać, nie wiem, po ulicach, po dyskotekach czy gdzieś.
Nie, ja chcę jak facet wyjść do oktagonu na oczach ludzi i go tam po prostu połamać. To jest moje zdanie. A czy będę trzeźwy, czy nie, no to już zobaczymy. Do oktagonu chcesz po drinkach wyjść? Tak, Monia, ja do każdej walki wychodziłem po drinka, znaczy po wódce bardziej. I szło mi całkiem nieźle, tylko po prostu muszę mieć, wiesz, jakiś stop, nie? Gdzieś w pewnym momencie jest stop. Jest z tym problem, aczkolwiek może będzie tym razem lepiej. Zaskoczyłeś mnie bardzo, bo mi wydawało się, że zazwyczaj wchodzą ludzie, no jeżeli nie bez alkoholu, no jakieś tam środki różne, przeróżne, niedozwolone, sportowców dużo bierze, chociaż nie mogą, nie mają prawa. No właśnie, powiedz mi, co sądzisz o dopingu w sporcie? To znaczy, wiesz co, ja powiem tak, doping w sporcie, jeżeli ktoś czuje potrzebę, bierze jakieś środki, nie mam nic do tego, spoko. Słuchaj, ja startowałem kiedyś w kulturystyce, miałem nie jakieś super, ale całkiem niezłe wyniki, bo ja tak naprawdę jakieś 3-4 lata byłem kulturystą, więc też stosowałem różnego rodzaju środki dopingujące. W tym momencie no, oczywiście skończyłem starty, przestałem, zresztą widzisz, no chodzę, gdzieś tam piję, imprezuję, bawię się i wiesz, też nie mam zamiaru pokazywać ludziom na story czy w wywiadach, jak ja to trenuję, wiesz, nie wiadomo co ja robię. No nie, ja sobie piję, bawię się, tak naprawdę nie miałem okazji, owszem też trenuję, tak, no ale nie chodzę, nie wywyższam się tam, jakim nie jestem zawodnikiem. Generalnie nawet, jeszcze w ogóle zmienię trochę temat, jeżeli chodzi nawet o takie, wiesz, lansowanie się, kiedyś to było fajne, modne, ja lubiłem na przykład pokazać, co to ja nie jestem. Teraz nie, jestem popity, przychodzę, mówię, no popiłem, jestem trzeźwy, tak jak dzisiaj jeszcze mówię, że jestem trzeźwy. I co chciałem jeszcze powiedzieć, że... Jeszcze jesteś trzeźwy. Tak, taka jest prawda, no generalnie co, gdzieś pewnie potem popłynę i w kasyno, nie? Bo ostatnio coś dość dużo grywam, całkiem nieźle mi idzie, więc... O, bogaty jesteś. Może nie bogaty, aczkolwiek no myślę, że zabezpieczone na jakiś okres czasu dobrze mi idzie i myślę, że to jest gdzieś też mój konik, albo przynajmniej po prostu fart głupiego, też tak mówią. Więc tak mówię, ja trenuję, ja tak naprawdę nie miałem okazji pokazać się w ringu. Walczyłem z Dzikiem, który ważył do niej 50 kg więcej, ja byłem bez żadnego doświadczenia, potem udusiłem rolnika w pierwszej rundzie, też nie miałem jak się zaprezentować, bo jednak no, był 20 cm prawie wyższy ode mnie, więc udało mi się z nim wygrać. Tak naprawdę dopiero będziecie mogli zobaczyć moją prawdziwą walkę z przeciwnikiem w mojej wadze, moich proporcjach, moich gabarytach, wtedy zobaczycie tak naprawdę jak walczę i wtedy myślę, że zaskoczę wszystkich. No i na pewno chciałbym, żeby tą pierwszą walką, w której wyjdę zwycięsko, będzie Alan. Czyli czekamy z niecierpliwością na twoją walkę, a tu już zaczęła się pierwsza walka i nie wiem, czy nie przeszkadzamy, bo głośno gadamy tak naprawdę, chociaż nie. Myślę, że nie. Nie słyszą nas w oktagonie? Jak myślisz? W ringu, w oktagonie? Nie, myślę, że nie. Zresztą się biją ładnie, wiesz. Właśnie, ring, oktagon? Oktagon, to jest oktagon. Ring to bardziej bokserski. No właśnie, ale tu są walki, większość będzie w boksie. Tak. No tak się dowiedziałam. Wiesz co, Jezu, nawet nie mam pojęcia, powiem ci szczerze. Jezu, jesteś tak pięknie wyglądasz, nie mogę się skupić, przepraszam, cały czas po prostu śledzę cię. Patrzysz mi w oczy, rozumiem. Tam, w oczy, no. A gdzie? Monia, zawsze po prostu, co się spotkam z Monią na wywiadzie. Monia zawsze po prostu piękna, wystrojona, no ideał. Jak mam nie patrzeć na taką kobietę? To jest... Czyli rozumiem, że jestem ideałem kobiety, tak? Tak, jest ci ideałem kobiety. I rozumiem, że mogę nazwać następne nasze spotkanie taką małą randeczką. O, groźnie się robi. Zobaczymy. Matko Boska, Adrian, tu jest, wiesz, wywiad, pracujemy, tak? Ja przynajmniej, proszę mnie nie podrywać, w pracy takich rzeczy się nie robi. Ja cię nie podrywam, po prostu ja tak mam, już widzę piękną kobietę, zagadam. Całujesz ją od razu? No tyle co, ile podejdę, zagadam, uśmiechnę się i... No dobra, Monia, nie udawaj, to ja wiem, że jest kamera i tak dalej. Nie, żartuję. Dobra, kończymy to. Dziękujemy.